Rolling Pin Cafe. Idziemy zobaczyć, może jakieś śniadanie zjemy. Siemanko, w kolejnym nowym pięknym dniu. Niestety ostatnim na Dumaguete Wyspa Negros. Jak widzicie, ja już jestem w restauracji. Zamówiłem sobie jeszcze śniadanie, miałem w sumie nie jeść od rana, ale jednak 5 godzin. Gdzieś tak myślę, że podróż będzie trwała, więc lepiej zjeść sobie. Wjechał już shake mango, a śniadanie powolutku się robi. W międzyczasie okazało się, że mają tutaj też troszeczkę pamiątek, także wleciał jakiś magnesik, jakieś kartki pocztowe, ale stąd nie nadam, bo wiem, że potrafią nie dochodzić. Są też wlepy. Całkiem spoko, powiem szczerze. Myślałem, żeby nadać gdzieś kartkę pocztową do Polski, ale z tego, co różne rzeczy czytałem, to potrafią w ogóle nie dojść, albo idą na przykład 2-3 miesiące. Bo czas, wiadomo, oczekiwania nie byłby problemem, gdyby doszły, a wiem, że potrafią nie. Cały ja. Zagadałem się w restauracji z... W sumie nie pytałem go o nację, ale myślę, że Australijczyk, może Amerykanin, bardzo płynnie mówi po angielsku. I pytał mnie też, gdzie można w tej chwili pojechać do Europy. Na wycieczkę. Mieszka już ponad rok czasu na Filipinach. Ja mówię, słuchaj, no jak chcesz jechać do Europy, to jedź do Polski. Mówię, tam się krzywda nie stanie. Piękny kraj, w miarę jeszcze tani. Myślę, że na pewno źle by nie miał. No poza tym oczywiście, co się dzieje na wschodniej granicy. Zagadałem się, nie pokazałem, co jadłem, ale musicie mi uwierzyć, że było bardzo pyszne. Makaron z kurczakiem, takim fajnym, zawiniętym, do tego sałatka. Mango shake, elegancko. Więc mu mówię, słuchaj, z uwagi na politykę Unii względem, wiecie, obcych obywateli, Europa nie jest wcale już jakaś taka super bezpieczna, tak? Mówię mu, że są strefy właśnie takie typowo no-go zone, gdzie się nie chodzi, że Francja, Niemcy, wiadomo, gdzieś tam też Szwecja, o tym się nie mówi, Wielka Brytania, ogólnie Włochy tak samo mają spore problemy. I moim zdaniem gdzieś tam przez pewne decyzje, które są podejmowane w Unii, mam wrażenie, że ten zachodni świat, że ta Europa po prostu powoli umiera na naszych oczach. Ja mam takie odczucie, więc mówię do niego, że jeżeli się nie boi, wiadomo, gdzieś tam tego, co się dzieje za wschodnią granicą, to niech przyjeżdża do Polski, a jeżeli nie, no to bardziej gdzieś rejony właśnie Albanii, Czarnogóry, tam słyszałem wiele, nie byłem, ale słyszałem wiele dobrych wieści, że to są dobre, fajne kierunki, gdzie można bardzo dobrze zjeść, czuć się bezpiecznie i niezbyt jakoś dużo zapłacić. A Europa Zachodnia, no to średnio. Jeszcze kilka lat temu, zanim się wszystko zaczął ten cyrk, ja byłem na wycieczce w Czarnobylu na Ukrainie. Wtedy już myślałem powoli, żeby zakładać kanał. Bardzo fajna wycieczka i wtedy jeszcze moja ex była w tym czasie samym we Włoszech. I tak jej wysyłałem zdjęcia z jedzeniem, jakie gdzieś tam serwowano nam na Ukrainie, jakie można było gdzieś tam zjeść sobie fajnie za nieduże pieniądze w Odessie. W Kijowie to naprawdę rewelacja, tak? Natomiast ona w tym czasie mi mówiła, że no we Włoszech to ma po prostu wydzielone, tak? Na osoby są powydzielane ilość oliwek, ilość pomidorków, wszystkiego. Także no, generalnie z jej przekazu, jak ja wtedy zrozumiałem, Włosi w tej chwili strasznie podchodzą, jeśli chodzi do obcokrajowców, do turystów, dlatego że mają to w nosie, tak? Wiedzą, że tak czy inaczej turyści przyjadą i oni nie muszą się już starać. I przez to gdzieś tam podobno ten obraz Włoch teraz traci. Nie wiem, tak zrozumiałem, tak mi to było przekazane, więc wiecie. Natomiast na Filipinach piękna sprawa. Też mnie pytał, dlaczego tutaj. Mówię, słuchaj, z moim słabym angielskim ja się dogadam, czyli to, co mówiłem wam wcześniej, dlatego że tutaj dużo osób mówi po angielsku. Do tego są w miarę mili oczywiście dla obcokrajowców, między sobą gdzieś tam pewnie też koty drą. I to jest gdzieś tam, powoli zaczynam to dostrzegać, że też nie jest wcale tak jakoś cudownie. Filipiny, wiadro przez balkon, dziękuję, przed hotel.
Cięcie. No i też dlatego, że Filipiny są, wiecie, krajem takim chrześcijańsko-katolickim. No i tak jak mówię, słuchaj, u nas w Europie w tej chwili jest zima. Jest zimno, a tutaj, słuchajcie, 30 parę stopni. Słońce to momentami nie idzie wysiedzieć. Noce też cieplutkie. Nie ma jakoś wcale aż tak dużo robactwa, bo spodziewałem się więcej jakichś much, komarów i innych dziwnych insektów, tak jak mówiłem przy myciu skutera. Po prostu w ogóle go nie czyściłem ani razu z robali. Więc piękna sprawa, nie? Dobra, chyba wszystko, co chciałem na tą chwilę powiedzieć. Jestem już spakowany, idę się rozliczyć powoli tutaj z noclegu i będę zasuwał w kierunku takim, żeby zdać skuter. A następnie już do portu, troszkę wcześniej, żeby być. O 13 mam prom. No i widzimy się gdzieś tam po drodze do Cebu. I tyle, nie? Także gotowy na podróż. Nie chcę, ale muszę. Fajne miejsce, powiem wam szczerze. Oczywiście pokój bez widoku. Ale bardzo miło mi minął tutaj pobyt. Klimatyzacji w ogóle nie używałem, bo nie lubię, powiem szczerze. Później chory jestem. Tutaj jedynie na zewnątrz znajdują się jakieś, nie wiem, zbiorniki. Bo myślę, że często mogą być jakieś wyłączenia prądu, może nie być wody, albo też ogólnie jest jakaś maszyna, wydaje mi się, do zwiększenia ciśnienia, bo w tamtym noclegu, gdzie byłem poprzednio, woda po prostu tak ledwo sobie kapała, a tutaj ciśnienie jest konkretne, więc wydaje mi się, że patrząc, bo są też manometry, także gdzieś tu jest jakaś aparatura, która może wzmacniać dodatkowo ciśnienie wody, żeby to wszystko jakoś funkcjonowało. Czasem się to włącza w nocy, ale powiem szczerze, że w ogóle mi to nie przeszkadzało, spałem tutaj po prostu jak zabity i tyle. Zresztą wiadomo, wakacje to czym się przejmować, nie? No dobra, słuchajcie, pokój zdany. Ciekawostka jakaś okazała i której się spodziewałem. Bo zaskoczyło mnie to, że przy klimatyzacji w pokoju jest licznik, nie? Oczywiście na koniec pobytu pani sprawdzała właśnie stan licznika. No i oczywiście gdyby był jakiś tam nabity wynik, no to byłaby dodatkowa opłata za korzystanie z klimatyzacji za prąd. A z tego co wiem, to ta klimatyzacja potrafi ładnie to naciągnąć, więc... Dla mnie było w porządku, ja poza tym od klimy zaraz szybko choruję, więc nie używałem jej, więc wyszło bez dopłaty. To co, skuterku? Ostatnia podróż! Nice bike. Thank you very much. See you next year. Salamat po. Next year? Maybe in next year. I bent, so I know where I find a very nice scooter. So thank you. No to teraz łapiemy tricykla. Jeszcze jakiegoś. Jedziemy. Skuter zdany, bez najmniejszego problemu. Pan nic w ogóle nie chciał oglądać specjalnie. Podziękował. Mówi, to co, w przyszłym roku? Ja mówię, niewykluczone.
jest to wprawdzie najszybszy środek transportu, ale jak to mówią, lepiej byle jak jechać, jak dobrze iść. Yes, I have ticket. Yeah. So you can stop here. No i dobra, jesteśmy na miejscu. Rozliczam się i lecę. A tutaj stoją hieny. Oczywiście żartuję, ale wiadomo. W tamtą stronę jadąc, jak pamiętacie może, zapłaciłem 100 peso. Za tą podwózkę do V12. Teraz, jadąc tutaj, pan chciał ode mnie tylko 30. Wróć, 20. 20 peso, dałem mu 50, no mówię, no bez przesady też, nie? Także, jak widzicie, ceny potrafią być całkowicie różne. No, ja już oczekuję sobie na prom, także niestety bajeczka powoli się kończy. Kupiłem sobie jeszcze kilka koszulek, zaraz wam pokażę. Bardzo fajne. Powiem szczerze, że mają tu bardzo fajną jakość koszulek. Te są takie ala termoaktywne, natomiast nadruk jest bardzo przyjemny. Wziąłem taką czarną, bo szarej nie mieli w XL-ce. Mam też dokładnie taką samą jak tutaj. A chciałem tamtą niebieską z Dumagetty napis, ale niestety nie mieli, więc wziąłem sobie taką czarną, zieloną. Spoko sprawa. Jeśli chodzi o koszulki, no to w rozmiarze XL 350 peso. Kupiłem jeszcze taką torbę z napisem Dumagetty dla mojej mamy. No to za całość zapłaciłem 1300 peso, no to powiedzmy, że 100 zł wydałem. 3 koszulki i torba. Ok. Oprócz tego, jak widzicie, cała masa sklepików. Można sobie spokojnie tutaj na głodnego przyjechać bez śniadania, zjeść. Mają też nawet to zielone, które mi nie smakowało. Także tego zielonego nie jedzcie. Dobra, siadam i czekam. Ostatni rzut okiem na piękne góry to Dumagetty, Walencja. No jestem już na promie, tym razem się udało w końcu dostać na pokład odkryty, także ta podróż będzie troszkę przyjemniejsza. W porcie bramka pirotechniczna na sztukę całkowicie, bo nie działa elektroniczna. Opłaty 15 peso za jakieś tutaj opłaty portowe, 100 peso za nadanie plecaka we właściwy sposób, nie tak jak za pierwszym razem. No i tyle. Kierunek Taquilaran, tam 20 minut postoju na przeładunek do Cebu, następnie jakaś taksóweczka na nocleg i jutro wylot.
No co wam powiem, chyba najfajniejszy pokój, jaki do tej pory miałem. Tutaj w cebu. Nie pamiętam, ile płaciłem za wynajem. Nie będę was w błąd wprowadzał. Natomiast korek, dramat, powiem wam szczerze. 9,5 km taksóweczką jechałem. Prawie 45, około 50 minut. Są takie korki. I tutaj naprawdę, jeżeli jedziecie skuterem, to jest jeszcze jako spoko, ale taksówka jak jedzie, to jest dramat. To 40 na godzinę to jest maks i w ogóle korki co chwila, nie? Przejazd w tą stronę wyszedł mniej więcej 200, chyba 80 peso. Dałem kierowcy 300. Natomiast pokażę wam szybko mieszkanie. No to powiem tak. Jasna sprawa, drzwi wejściowe, po lewej stronie szafa, spora. Tutaj dodatkowe jakieś półeczki. Zobaczcie, jaki kawał pokoju w ogóle. Przechodzicie dalej i mamy tak, mamy stolik. Mamy telewizor, z którego nie będziemy w ogóle korzystać. Dalej patrząc może po drugiej stronie. Jest jakiś wypoczynek naprzeciwko telewizora. Jest lustro. Jest dość galanty aneks kuchenny, jak widzicie, okap, mikrofala, czajnik, jakaś kuchenka gazowa, jest nawet lodówka. Nie ma w niej zwłok, to dobrze. Łazienka, drzwi odsuwane. Niech stanie się światłość. Jak widzicie, prysznic ze szkiełkiem. Jest ciepła woda, bo jest ta nagrzewnica. Normalna toaleta. Po tej stronie duże lustro. Umywalka. No powiem szczerze, fajnie. No i te ich śmieszne szybki. Nie ogarniam tego. No ale mają coś takiego. Idąc dalej, jest przesłona. Mamy klimatyzację na ścianie. Tutaj jakaś gitareczka. No i łóżko, spore, dwuosobowe, ręczniki na zmianę, lampka nocna. Za kotarą widok na drogę. Widoku się tutaj nie spodziewałem, więc wiadomo jak jest. Chodzi tylko o przespanie jednej nocy, przepakowanie plecaka tak jak już wiecie, na gotowo, żeby szedł do luku bagażowego. I tyle. Szybciutko ogarniam się, idę coś zjeść, bo już Żusio się upomina. Idziemy upolować coś do jedzenia. Nie wiem tylko jeszcze w którym kierunku, ale zaraz sprawdzę na mapie Google i będziemy patrzeć. Metropolia. W ogóle nie tęskniłem. I w zasadzie znalazłem po sąsiedzku. Jest taki restauracja z tylko robią tuńczyka. Wszystko jest z tuńczykiem, z rybką. Także spróbujemy. Lokal wygląda przeciętnie. Ceny raczej w porządku, więc zobaczymy co z tego będzie. Jak nie, to pójdę szukać gdzieś dalej czegoś. Teraz co ja mam wam powiedzieć? Na obrazku wyglądało troszeczkę inaczej, przynajmniej tak mi się wydawało. A dostałem tradycyjnie sprawdzony już makaron. Tylko tyle, że z tuńczykiem, także bardzo dobry. Fajnie, na lekko tak pieprznie, jakby ostrawo doprawiony, więc jest bardzo dobry. Trochę żałuję, że nie wziąłem sobie kinilau, albo są tutaj też takie nuggetsy właśnie z tuńczyka i z frytkami. Byłoby to lepsze rozwiązanie, no ale trudno. Jutro też jest śniadanie, więc na pewno przyjdę. Myślę, że przyjdę w to miejsce sobie zjeść znowu, nie? No dobra, słuchajcie, żeby jeszcze dopchać, zamówiłem te nuggetsy z tuńczyka. Jest to mielona ryba w takich kulkach w panierce. Do tego, jak widzicie, frytki. Tu jest jakiś sosik z napisem tuna, a wszystko podane na talerzyku w kształcie łódki.
Tuńczykowi brakowało jakiejś przyprawy, jak dla mnie, ale ogólnie dobry. Najadłem się do syta. Jutro myślę, że przyjdę na Kinilau. Jeszcze idę tutaj, mniej więcej w odległości 1 km jest sklep 7-Eleven. Także kupię jeszcze coś do picia, bo tak to ja do jutra usknę. Powiem szczerze, że rozwalają mnie tutaj dysproporcje w Sebu. Poszedłem do tego 7-Eleven, ale już po drodze zastanawiałem się, czy nie zawrócić, bo przechodziłem przez taką, może nie dzielnicę, jak to nazwać, ale wiecie, normalnie takie baraki małe, wiecie, no bida jak cholera, zresztą pokażę wam za chwilę. Uszedłem parę kroków, skręcasz po prostu w bok i masz wszystko, eleganckie sklepy, takie jak galerie handlowe, tu wielkie jakieś, kurcze, markety, Grand Casino, po prostu rozstrzał jest masakryczny, tak? Nie ogarniam tego, po prostu przekrój wszystkiego na tych Filipinach. Jeszcze tak na koniec, w nawiązaniu do wysiadki w porcie, nie? Musicie uważać, bo tak jak ja wróciłem właśnie tym promem od tak Bilaranu, w porcie spotkacie bardzo dużo takich, wiecie, pomagaczy, naciągaczy de facto, można powiedzieć, którzy będą wam oferować gdzieś tam taksówkę, załatwienie busa, podwózkę motorbajkiem, tak? Bardzo często są to ludzie też, którzy nie mają żadnego pojazdu na miejscu, nie są kierowcami, natomiast on, wiesz, no przecież jesteś kulawy, kaprawy na jedno oko, masz jedną rękę i w ogóle nie ugadasz, więc sobie nie poradzisz, nie załatwisz sobie taksówki. Oni będą wam proponowali taką właśnie podwózkę. Ceny potrafią być ogromne, bo mi powiedział w dniu wczorajszym facet, który do mnie tam też... Generalnie w ogóle tak, atakują was bardzo mocno, także warto jest przechodzić, po prostu uśmiechać się, nawet nie odpowiadać, albo po prostu tylko mówić dziękuję, dziękuję, albo nawet powiedzieć mam już, dzięki. I odejść kawałek dalej i po prostu nie korzystać z usług, dlatego że no gdzieś tam ceny potrafią być nawet na 700 peso, tak, za trasę, którą ja pokonałem, i licznik w taksówce, którą wziąłem na aplikacji Grab, wyszło mi 280 peso, tak. Dałem facetowi 300 za miłą rozmowę, podwózkę, która no trwała długo, tak jak mówiłem, bo podróżowanie tutaj po Cebu samochodem nie jest takie szybkie, nie? Także miejcie to na uwadze, że lepiej gdzieś skorzystać z jakichś aplikacji, które gdzieś tam funkcjonują, tak jak właśnie między innymi Grab czy cokolwiek, albo nawet odejść jakiś kawałek dalej, bo on też mówi, że słuchaj, tutaj dalej kawałek są taksówki. Po prostu poszukać sobie miejsca zawczasu, żeby nie korzystać gdzieś z tych naciągaczy, bo tak jak mówię, facet... Też trzeba ich zrozumieć, tak? Biedny kraj, każdy kombinuje jak zarobić, tylko że no oczywiście waszym kosztem, tak? Za to, że on przejdzie z tobą parę metrów, nawet nie poniesie specjalnie twojego bagażu czy czegokolwiek, on cię doprowadzi do taksówki i on będzie wołał później, bo mają takie rozliczenia. Jak ty się na to zgodzisz, to owszem, taksówkarz weźmie za ciebie za pieniądze tyle, co było umówione i tak dalej, ale powiedzmy, nie wiem, powiesz, że za 500, tak? On cię zawiezie, czyli tak, koszt był 300, a on te 200 zawiezie temu gościowi za to, że on po prostu chwilę gdzieś tam ponadskakiwał wokół ciebie i doprowadził cię do taksówki. Więc to jeszcze tak, miejcie świadomość takiej rzeczy, że to może być. Ja już jestem spakowany, za chwilę wzywam sobie jeszcze taksóweczkę na lotnisko. Lecę się odprawiać. Nie wiem, czy będę coś jeszcze nagrywał. Myślę, że w tym momencie możemy się tak pożegnać dosyć dobrze, na zasadzie takiej, że kończymy serię o Filipinach. Dziękuję wam serdecznie za to, że oglądaliście te części. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli przez to zasubskrybowaliście ten kanał, no to rozważcie, czy tej subskrypcji nie cofniecie. Mnie specjalnie na tym nie zależy, dlatego że tak jak mówię, nie spełniam żadnych tam warunków, jeśli chodzi o partnerstwo z YouTube'em. Kiedy to nagrywam, mam 182 subskrybentów. Dziękuję wam serdecznie, bo zawsze to jest miło dla kogoś robić takie filmiki. Mam nadzieję, że wam się podoba. No i tyle, nie? Dzięki serdeczne, trzymajcie się i do następnego.